Raz per ad astra, drodzy Państwo, przez trudy, przez ciernie do gwiazd, witam serdecznie w Górce Klasztornej na drugiej części naszej rozmowy z panią Danutą Kowalską, odtwórczynią głównej roli Matki Bożej w Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej już od wielu, wielu lat, bo tak naprawdę od samych początków. I teraz troszeczkę o te początki zapytam, dlatego że ja się przyznam, że jak tutaj rozmawialiśmy, to ja myślałem, że ja już jestem 30-paroletnim facetem, że już wszystko widziałem, ale się okazuje, że jak się rodziłem, to misterium powstawało w 85 roku, tak? Tak, tak. Jak to w ogóle wyglądało wtedy, w tamtych czasach, kiedy no, jeszcze nie było ani takiej techniki, ani mikrofonów takich, jak te pierwsze misteria wyglądały? No, zupełnie inaczej, aniżeli teraz. Przede wszystkim nie było takiego nagłośnienia, a w ogóle pierwsze misterium, scena wieczernika odbyła się w kościele. Po środku, tak? Nie na głównym ołtarzu, bo właśnie, bo jak ja nie brałam udziału w 85 roku, to byłam na tym misterium i tylko dostałam się właśnie na wieczernik do kościoła, a później już było niemożliwe dojść do pozostałych scen, no bo po prostu już ludzie, nie? Po prostu tylu było ludzi, nie? I muszę powiedzieć, że teraz nie ma możliwości takiego na żywo oglądając tego, no bo nie ma szans, nie? Ale ja do dzisiaj pamiętam to właśnie, bo to było coś takiego niezwykłego, w takiej małej parafii coś tutaj powstało, nie? I przeżywałam to bardzo. Zaangażowani byli parafianie głównie, prawda? Tak, oczywiście, tylko parafianie, a rolę Jezusa zawsze wcielał się ksiądz, za wyjątkiem jednego roku, aktor z Wrocławia, nie pamiętam już dzisiaj, jak on się nazywał właśnie, a tak to zawsze była osoba duchowna, nie? Pierwszego Jezusa kto zagrał? Pamięta pani? Oczywiście pamiętam. Reżyser i inicjator tego, ksiądz Jan Czekała. Ksiądz Jan tak naprawdę zainicjował wiele też takich niesamowitych dzieł w Górce, bo i tak jak wspominała pani, tak. I Maria Carmen, i Pielgrzymka, i wiele też takich innych inicjatyw. Takich troszeczkę mniejszych jak Dzień Skupienia dla Służby Zdrowia, dla nauczycieli, spotkanie u matki, które do dzisiaj jest, nie? Jak znaleźć aktorów w takich małych wioseczkach, w takiej małej miejscowości, jak Walentynowo, Górka Klasztorna, Wiktorówko? Piesno i Rataje. Piesno i Rataje, tak? No, tak. Bardzo tutaj niedużo osób mieszka, głównie chyba sami rolnicy, prawda? No teraz to się troszeczkę, kiedyś to byli rolnicy, a teraz to się już troszeczkę wszystko pozmieniało, już większość ludzi gdzieś pracuje, ktoś tam prowadzi te gospodarstwa, ale już nie tak, jak to było w poprzednie lata, nie? W latach 80. Trudniej było o technikę, telefony, trzeba było wszystkich jakoś skrzyknąć. Jak to się odbywało? Powiem panu, że właśnie, żeby zebrać ludzi, bo już tam część mieliśmy w tej grupce, co spotykaliśmy się tam tworząc właśnie na podstawie właśnie tej książki Romana Baranstetera i Jezusa z Nazaretu. I później trzeba było dobrać ludzi. Więc ksiądz Czekała, konia i wóz, jeździł po parafii ludzi. Trudno było odmówić pewnie księdzu Janowi. No, ci ludzie po prostu to starsi, te takie poważniejsze role Sanhedrynu, to były osoby starsze już, nie? To teraz to jest coś nowego w takiej parafii tutaj małej. Tacy rolnicy prości mają teraz takie wielkie wezwanie. No, z jednej strony to było takie ambitne, ale z drugiej strony bali się, bo wiem z takiego doświadczenia życia, z samej sobie życiowego, z domu, bo mój tatuś też właśnie był Gamalielem od pierwszego roku. I też tak nie chciał się od razu zgodzić, no ale przyjął to, ale muszę przyznać, że bardzo się stresował, bardzo. Jeszcze wspomnę, to już miał tam troszeczkę lat też, miał. No, no wcale tak nie miał, bo był młodszy ode mnie, na pewno, bo miał 50 lat, ale musiał mu ten cały tekst, bo Gamaliel mówi dosyć dużo, nie? Nie ma aż tak malutko, to w zeszycie musiałam mu wszystko, cały tekst przepisać dużymi literami. No i przed każdym misterium bardzo się stresował, bardzo. No jest to takie wyjątkowa sytuacja, bo na co dzień państwo wtedy nie grali w żadnych teatrach, nie było takich możliwości na scenie.
I teraz przyjeżdża ksiądz na wozie z koniem, zabiera wszystkich po drodze. Trudno mu powiedzieć nie, no bo jest rezolutny, bardzo, bardzo zdecydowany. I teraz jak to wszystko ogarnąć na tych próbach, jak się komunikować? Czy to olbrzymie wyzwanie? Ale ja muszę przyznać, że chyba w tych czasach, w tych latach właśnie, kiedy to misterium powstawało, ludzie byli bardziej tacy ambitni i bardziej się zgrywali. Przede wszystkim nikt nie odmawiał. Jak bał się, troszeczkę stawiał opory, ale po prostu zgadzał się na tą rolę, nie? Żeby się wcielić. No i mówię, przyjeżdżali na próby. Tutaj, kiedy na wiosnę było sianie, właśnie w tych czasach, kiedy były próby, schodzili z pola i na próby jeździli, nie? Niesamowite też doświadczenie tak naprawdę spotkania. Teraz widzieliśmy, że są już mikrofony, jest technologia, słychać praktycznie wszystko, co mówią aktorzy. A jak było w tych pierwszych latach? No, mikrofony ręczne, te w ręku trzymające się, nie? Czyli były podawanie tych mikrofonów. Tak. No teraz jeszcze jest, nie? Tam w kilku miejscach jest ten mikrofon, żeby to było dobrze nagłośnione. Było z mikrofonami. Stroje, wiadomo, że nie było mat, były te czasy, to płótna. Płótna z białe się farbowało i z tego się szyło, nie? Czyli zawód się przydawał już od początku tak naprawdę. Tak, tak, tak. Ja już pracowałam w tym czasie, jak misterium powstało. Ktoś jeszcze pomagał przy szyciu? Tutaj też część strojów szyła, tutaj mieszkała mama księdza Wawryszuka. Tutaj on był wikarym i ona też, te pierwsze stroje, ona właśnie też pomagała szyć, nie? Były farbowane te płótna i szyte, nie? Ale to jeszcze gdzieś tam się znajdą, co niektórzy jeszcze mają te pierwsze stroje, tak można spojrzeć na to. Już tyle lat minęło, niedługo będą pewnie jakieś okrągłe rocznice się pojawiać. Za 3 lata, 40 lat chyba będzie. Tak, tak. No tak, skoro w 85 roku, to w 2025 będzie 40 lat. To już tak naprawdę można było pomyśleć też o jakimś muzeum Misterium Męki Pańskiej, takim miejscu, no, też w którym można byłoby pokazać troszeczkę i zdjęć, i starych strojów. Tak, te wcześniejsze stroje z tych żołnierzy, bo teraz są nowe, inne od kilku lat. A te pierwsze, nie wiem, czy gdzieś jeszcze tutaj się zachowały, czy nie. Wiem, że też są spotkania regularne, raz na jakiś czas całej grupy aktorów na spotkanie takie, chociaż raz w roku. Nie, kiedyś było dwa razy, bo mieliśmy takie, po jak się zakończyło misterium, było takie spotkanie i w styczniu przeważnie już tak krótko przed postem, nie, jak się rozpoczynał. Takie spotkania. Na tych spotkaniach zawsze było bardzo tak rodzinnie. Miałem okazję być również na jednym pamiętam, z nich i śpiewać dla Państwa również. Niesamowite takie życie widać między niektórymi członkami, ale też wydaje się, że trudno było znaleźć kogoś do takich dużych ról, gdzie trzeba dużo tekstu mówić. W jaki sposób tutaj sobie Państwo poradziliście z tym? Przeważnie te główne role to ci ludzie tutaj, my się wszyscy znamy w tej parafii. Każdy jest blisko, był przy kościele, tak jak Kajfasz czy ten Józef Arymatei, no to byli widoczni, po prostu było ich wszędzie pełno, nie? Także. Czyli teraz tak, jak jest ktoś bardziej zaangażowany w parafię i za bardzo się wyrychla w cudzysłowie, to zostanie kajfaszem. Także trzeba uważać. Ja uważam, że każda rola, czy to jest większa, czy ta najmniejsza gdzieś tam z boku, chyba jest każda równa, nie? Powinna być równo oceniana. Myślę, że ważna, bardzo ważna. Tak, tak, ważna. Te szczegóły są bardzo istotne. Kiedy na sam koniec jest niesiona pieta. Jakie jest wtedy odczucie, kiedy to już się wszystko kończy i tak naprawdę ludzie już odchodzą? No, różnie się to przeżywa. I kiedy leży ten Jezus na tych kolanach, jako ta pieta, no to
Coś się dokonało. Coś się dokonało. Ja miałem takie odczucie, ostatnio uczestnicząc właśnie, że dzieje się takie prawdziwe misterium na naszych oczach. Ta msza święta w ogóle, która rozpoczyna całe misterium męki pańskiej, jest jakby taką zapowiedzią tej ofiary, a później możemy to zobaczyć dosłownie. I kiedy padają te słowa, wykonało się, ja powiem szczerze, że mnie aż taki dreszcz przeszywał. Było to bardzo wzruszające. Widziałem też, że ludzie bardzo mocno to przeżywają. Tak, różnie właśnie ludzie przeżywają. Różnie, ale raczej bardzo przeżywają. Już nieraz jak była taka brzydka pogoda, to takie starsze panie potrafiły już te krzyczeć, żeby go nie ukrzyżowali, nie, tak do kajfasza. No różne były takie już wejścia. Słyszałem też, że żołnierze są różnie traktowani przez ludzi, że zderzały się czyny, rękoczyny wręcz. Tak, bo on tak, żeby po prostu, żeby nie krzyżowali tego Jezusa, ale dla nich to było normalne, czy Jezus, czy każdy kolejny, nie? Trzeba troszeczkę się zagłębić gdzieś w pasję. Ja bardzo dużo słucham w poście pasję, płytę, nie? I bardzo dużo też mi ona pomaga, nie? Także ci żołnierze, dla nich to tutaj ten wyrok na Jezusa, to było takie coś, nie było coś takiego nadzwyczajnego, to było dla nich normalne, bo to czy wczoraj, czy dzisiaj kolejny, o tam człowiek na krzyż, nie? I oni po prostu zachowywali się różnie, nie? No też to była taka ich codzienna praca, tak, więc właściwie tak. Czy to Jezus, czy olbrzymia. Jakiś inny człowiek, nie, na krzyż, dla nich to było tak normalne. Porusza mnie też taka postać Piotra i Judasza. To są takie też mocne postacie. Ta rozpacz Judasza i ten żal Piotra, nie? Tak. I Piotra również jakby takie uderzenie tych dwóch postaci jest bardzo mocno zaakcentowane w tym misterium. Nie ukrywam, że było to też taką inspiracją dla mnie, to Misterium Męki Pańskiej, do napisania pieśni, która nazywa się właśnie Spowiedź Piotra i Judasza. O właśnie takich trudnych chwilach przeżycia, kiedy człowiek, mimo że wie, że Pan Bóg może mu wybaczyć, sam sobie może nie wybaczyć. I chyba to jest taki moment zawsze akt skruchy, towarzyszący nam również przy takiej naszej ludzkiej spowiedzi. Niesamowite doświadczenie. Czy ci aktorzy, jak rozmawiają Państwo ze sobą, oni odczuwają taki ciężar też tej roli? Ja uważam, bo w tym roku miałam właśnie doświadczenie z Judaszem, bo podszedł do mnie i bo tutaj ja z Janem, z Magdaleną i z kobietami płaczącymi wychodziliśmy już tam w drogę krzyżową zaraz po biczowaniu, jak już Jezusa biczowali, a w tym roku Judasz do mnie podszedł, żeby jeszcze poczekać, żebyśmy nie szli, żeby tą jego rolę on wypowiedział, żeby, bo jak my już się ruszamy, to ludzie też już tam szykują się do pójścia w drogę krzyżową, żeby po prostu, żeby on miał do kogo mówić to, co on mówi właśnie. No. Bardzo są takie mocne te słowa. Tak. Ale też... Jeszcze trzeba umieć je przekazać odpowiednio, nie? Też słowa, które padają po zdjęciu Pana Jezusa z krzyża z Pani ust, są też bardzo mocne i wzruszające. Jest to taki monolog, który zamyka całe misterium. Czuć tam też takie wzruszenie w tym głosie i czuć bardzo dużą powagę. Jakie to jest uczucie, mówiąc te słowa, które są takie pełne i nadziei, i takiego żalu troszeczkę, i takiego właśnie ostatniego takiego piętna, które pozostawia się w człowieka sercu. No, ten tekst właśnie z Piety jest niesamowity. Jest tyle takich ważnych słów, takich wypowiedzi, nie? I jako matka właśnie, mówiąc to, matka Jezusowa oczywiście, no bardzo to przeżywam mówiąc. Jeśli chodzi o takie spotkanie już po całości, kiedy kończą się wszystkie
przedstawienia misteryjne. Jakieś refleksje zawsze się nasuwają co roku inne, czy to jest takie już przyzwyczajenie do tego, dzień powszedni wchodzi dalej w życie? Ja myślę, że z biegiem lat po prostu tak człowiek dochodzi do takiej perfekcji, nie? Bo pierwsze lata bardziej się to przeżywało wszystko. Bardziej. Drodzy Państwo, jeszcze raz bardzo dziękuję za miłe spotkanie. Pani Danuto, gratuluję roli. Wspaniała rola, poruszająca. Dziękuję bardzo w imieniu wszystkich widzów i osób, które uczestniczą w życiu Górki Klasztornej jako osoby nie tylko stąd, z parafii, ale i spoza, za wasze świadectwo. Na ręce pani chcę złożyć właśnie podziękowania dla całego zespołu aktorskiego. Będziemy się modlić za to, żeby trwało jak najdłużej. O wasze zdrowie również i po tych misteriach, bo powiedzmy sobie szczerze, to zahartowanie jest ważne, ale czasami mogą się zdarzyć różne sytuacje. Ta pogoda nie jest sprzyjająca. Będziemy mieć was w swoich sercach. Bardzo dziękuję jeszcze raz za to spotkanie. Do usłyszenia i do zobaczenia na Misterium w Górce Klasztornej z Panem Bogiem. Ja też bardzo dziękuję. A ja Państwa zostawiam z utworem, o którym wspomnieliśmy, Spowiedź Judasza i Piotra. Przepaścią stoję, Panie, w czasie Twojej męki zrozumiałem wszystko, sprzedałem Twą miłość, Panie. I zniszczyłem w sobie za srebro, Panie. I nad przepaścią wielką stoję, rozdarłem Twe szaty, Panie. I założyłem na głowę trzy razy, Panie. Zaparłem się w strachu Twojego imienia. Zostało mi odejść od Ciebie. Nie jestem godzien Twego zbawienia. Ciebie dziś kroczę, Panie. Ze wstydu pozostać tu nie mogę. Mój dom z wielbłądzi skóry. I pod stopami czemu płaczesz nade mną? Dokoła mnie chłód i ciemność.
jak możesz wybaczać, kiedy twój uczeń po trzykroć zdradza.